chcielibyśmy zaprosić Państwa na przedstawienie pod tytułem Czerwony Kapturek. Nie tak dawno temu, za siedmioma fast foodami, za siedmioma marketami, na pewnym osiedlu żył Czerwony Kapturek. Czerwony Kapturku, odwiedź mnie. Jestem chora i przynieś mi coś dobrego do jedzenia. Wiem, że muszę ją odwiedzić, tylko coś na siebie może, to i ja. Ale Czerwony Kapturek jest kobietą, a kobiety mają jeden odwieczny problem. Minęła godzina, potem kolejna i jeszcze jedna. W końcu Czerwony Kapturek wybrał coś dla siebie. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. Tylko GPS-a sobie wyjmę. Jedziesz ulicą Brzechwy. Skręcasz w ulicę Tuwim. Później w aleje braci Grimm. Przejeżdżasz z powrotem na ulicę Brzechwy. Później skręć w lewo na ulicę Reksia. Później na ulicę odświęcznej nazwy Krainy Deszczowców Korb. Jedziesz dalej. Przejedź przez most Kaczki Dziwaczki koło Krzaczka. Przejedź przez most Kapitana Rogera. Przez ulicę Kopciuszka dojedziesz do osiedla Misiołowego. Miniesz ulicę Misia Leszki, Misia Bubu, Misia Jogi, Misia Uszatka, Misia Puchatka, Misia A, Misia B, Misia Kasia, Konfla C. Nie. Miniesz ulicę Bolka i Lorka, Żwirka i Muchomorka. I jeszcze ulice dawno, dawno temu żyli długo i szczęśliwie. I w końcu dojedziesz do osiedla Stomilowy Las na
na ulicę Alternatywy 4A. Dziękuję panu bardzo. Życzę miłej pracy. Do zobaczenia. Naprawdę nie ma za co. Czerwony kapturek pojechał drogą wskazaną przez wilka. Wilk pobiegł na skróty i u babci. I wilk połknął babcię. Dociera w końcu do domu babci, nieświadoma niebezpieczeństwa. Usłyszał przechodzący nieopodal strażnik osiedla.